Grasz i śpiewasz, a nie masz gdzie się pokazać i pochwalić swoim talentem, w Katowicach rusza wolna scena. To kontener zasilany panelami słonecznymi, gdzie można za darmo występować i dawać koncerty. Dziś przy Galerii Katowickiej można było usłyszeć pierwszych odważnych. Czy to nowe gwiazdy? Sprawdzał Paweł Jędrusik. Wnoszę głowę wśród chmur, bo chciało jej się nieba. Artyści uliczni czy performerzy mają nowe miejsce w Katowicach, gdzie mogą zaprezentować swoją twórczość. To wolna scena przygotowana przez Galerię Katowicką. Fajnie, że jest taka okazja, bo no, rynek, że tak powiem, zawodowych śpiewaków jest dosyć hermetyczny i jak się nie ma swoich zasięgów w jakichś większych mediach, to każda okazja, żeby pokazać się przed ludzkością, jest super. Bardzo mi się to podoba, uważam, że jest to fajne wsparcie dla muzyków ulicznych, mniej ulicznych. Myślę, że jest to super, że będzie takie miejsce, gdzie pod zadaszonym jakby w zadaszonym miejscu będzie można wystąpić, jeszcze w takim centralnym jakby miejscu w Katowicach. Wydaje mi się, że jest to bardzo fajne. Cała scena jest zasilana panelami fotowoltaicznymi. W piątek i w sobotę wystąpią tu znani artyści uliczni, m.in. Mariusz Goli. Ale zgłosić może się każdy, kto tylko ma talent muzyczny. Wystarczy wejść na stronę internetową Galerii Katowickiej i w zakładce Wolna Scena zarezerwować pasujący, dogodny dla siebie termin. Instalacja nie jest tymczasowa, a wkrótce odbędą się tu kolejne wydarzenia.